Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Kantoru Wymiany Kryptowalut, wymieńbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania, przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze i zacznijmy to dzisiejsze spotkanie od omówienia tego, co wydarzyło się wczoraj, czyli od omówienia publikacji danych dotyczących inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, danych, które z perspektywy rynku kryptowalut okazują się dość pozytywne, bowiem dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych dość wyraźnie w minionym miesiącu spadła z poziomu 4,9% do poziomu zaledwie 4%. Spadek więc dość wyraźny, spadek nawet większy niż oczekiwano, choć ekonomiści już zakładali i tak wyraźny spadek wskaźnika CPI do poziomu 4,1, ale zawsze 4,0 wygląda zdecydowanie lepiej. I tak jak mówiłem Wam już przed miesiącem, kiedy poznaliśmy ten kwietniowy odczyt wskaźnika wskazujący na spadek inflacji wówczas jeszcze tylko symbolicznie z poziomu 5% do 4,9, to przed miesiącem zaznaczyłem Wam, że prawdopodobnie na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy inflacja spadać będzie zdecydowanie szybciej. Pierwszy miesiąc już to potwierdził w maju, tak jak wspomniałem przed chwilą, z 4,9 do 4%. Więc jeżeli ta dynamika się utrzyma, nie mówię, że w przyszłym miesiącu inflacja znowu spadnie o 9 punktu procentowego, ale też wydaje się, że spadnie całkiem zauważalnie. No i co nam to daje, do czego to doprowadziło? A mianowicie spadek dynamiki wzrostu cen doprowadził do tego, że obecnie rynki finansowe na blisko 90% wyceniają to, iż Rezerwa Federalna podczas czerwcowego posiedzenia utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Podczas czerwcowego, czyli właściwie podczas dzisiejszego, bo to już dziś o godzinie 20 czasu polskiego poznamy najnowszą decyzję w sprawie stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej i to też sprawia, że wyjątkowo materiał, który normalnie powinien pojawić się w piątek, pojawi się już jutro. Zapytałem Was o to w miniony poniedziałek i przeglądałem komentarze. Tam wiele osób zaznaczyło, że prosicie, aby ten materiał przyspieszyć, aby na bieżąco już jutro o poranku skomentować to, co wydarzy się dzisiaj wieczorem. Tak więc w piątek żadnej analizy nie będzie, ale będzie za to jutro. Dzisiaj natomiast skupmy się na bieżącej sytuacji i bieżąca sytuacja wskazuje, że Rezerwa Federalna dziś wieczorem stopy procentowe utrzyma na niezmienionym poziomie, a więc jak może zareagować rynek? Gdyby stopy procentowe nieoczekiwanie wzrosły, no to rynek kryptowalut mógłby zareagować krótkoterminowym spadkiem. Nie oczekuję, że przerodzi się to w długofalową wyprzedaż, krótkoterminowo rynek mógłby spaść, ale takiego scenariusza prawie nikt nie zakłada, dlatego że jeżeli mamy wycenę, iż na 90% Fed utrzyma stopy procentowe, to prawdopodobnie te stopy procentowe utrzyma i scenariusze zakładającego ich kolejne podniesienie ja na ten moment nie biorę jakoś szczególnie pod uwagę. To byłoby bardzo dużym zaskoczeniem dla rynków finansowych. Natomiast to, co będzie istotne, to to, co znajdzie się w treści komunikatu po posiedzeniu Fedu oraz to, co podczas późniejszej konferencji prasowej, ta przypomnę rozpoczyna się o godzinie 20:30, powie prezes Jeremy Powell, jak będzie argumentował decyzję podjętą podczas tego dzisiejszego posiedzenia i jak będzie komentował przede wszystkim to, co dla mnie będzie istotne i w mojej ocenie dla rynków finansowych, to jest jego komentarz na temat bieżącej kondycji amerykańskiego rynku pracy, bo w ostatnim czasie zaobserwowano wzrost bezrobocia, więc pytanie, jak decydenci w Fedzie zapatrują się właśnie na kondycję rynku pracy, bowiem to jest jeden z najważniejszych składowych wpływających na ich decyzje monetarne. Przypomnę tylko, że Fed, podejmując decyzje monetarne, dba o stabilność cen, czyli inflacja,
oraz o pełne zatrudnienie, czyli rynek pracy. Jeżeli my mamy teraz wzrost bezrobocia, no to widać, że rynek pracy, który i tak jest odporny na spowolnienie gospodarcze obserwowane od kilku miesięcy, i trzeba sobie jasno powiedzieć, że kondycja amerykańskiego rynku pracy, biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania gospodarcze, jest naprawdę bardzo dobra. Już nie jest fenomenalna, już nie mówimy o tym, że jest tak cudownie, fiołkowo, kolorowo, pachnąco, ale jest naprawdę całkiem nieźle. Natomiast nieźle, ale jednak widać pewną tendencję raczej spadkową, w sensie jeżeli chodzi o kondycję. No, jakiś wzrost bezrobocia się pojawił, dynamika tworzenia nowych miejsc pracy też wyraźnie zaczęła spadać, więc to może rzutować i to może dawać Rezerwie Federalnej nieco do myślenia, żeby przypadkiem nie przeholować z kolejnymi podwyżkami, bo kolejne podwyżki stóp procentowych oczywiście będą oddziaływać na spadek inflacji, ale będą też negatywnie wpływać na rynek kryptowalut. A przypomnijmy, że Rezerwa Federalna przecież bardzo agresywnie podnosiła stopy procentowe jeszcze w ubiegłym roku, jesienią ubiegłego roku, ale od początku tego roku też podwyżki były kontynuowane. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że podwyżki stóp procentowych oddziałują na gospodarkę przynajmniej z kilkumiesięcznym opóźnieniem, no to łatwo dojść można do wniosku, że jeżeli chociażby na początku maja Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe, to zanim to będzie miało wpływ na przykład inflację, to minie jeszcze kilka miesięcy, czyli można oczekiwać, że na przestrzeni kolejnych miesięcy inflacja dalej będzie stopniowo spadać. I to też sprawia, że w mojej ocenie to, co zakładają obecnie rynki, nie musi się wydarzyć. Może się wydarzyć. Tu jeszcze temat jest bardzo otwarty, natomiast tak jak wspominałem ostatnio, ja się nie przywiązuję do oczekiwań względem lipcowego posiedzenia, bowiem rynki finansowe wyceniają na prawie 60%, że Fed w lipcu dokona jednak podwyżki. Czyli teraz zrobimy pauzę i to jest pauza. Nie mówimy na razie o trwałym piwocie, czyli o zmianie nastawienia amerykańskiego banku centralnego do prowadzonej przez niego polityki pieniężnej, tylko mówimy o pauzie, czyli wstrzymaniu się w czerwcu z podwyżką stóp procentowych po to, by podnieść te stopy w lipcu. Natomiast, tak jak wspominałem Wam ostatnio, do posiedzenia w lipcu jeszcze sporo czasu musi minąć, bowiem jest ono zaplanowane dopiero na 26 lipca, co oznacza, że oprócz dzisiejszych danych, chociażby dotyczących wczorajszych danych dotyczących inflacji konsumenckiej, na początku lipca poznamy kolejne dane z rynku pracy. Jeżeli one wskażą na dalszy wzrost bezrobocia, no to myślę, że te proporcje tutaj się zmienią i wzrosną szanse na to, że Fed będzie być może zmuszona do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. No i dalej w połowie lipca poznamy jeszcze dane kolejne dotyczące inflacji konsumenckiej, więc tak naprawdę ja nie przywiązuję się do tych oczekiwań względem tego, co wydarzy się w lipcu. One zakładam, że ulegną pewnej zmianie dzisiaj, w zależności od tego, czy prezes Powell będzie brzmiał bardziej jastrzębio, czy bardziej gołębio. Jeżeli będzie brzmiał bardziej jastrzębio, czy będzie wprost deklarował, że nie, no w czerwcu się wstrzymaliśmy, ale w lipcu prawdopodobnie stopy procentowe trzeba będzie podnieść, bo to, to, to i tamto, no to prawdopodobnie tu wzrosną oczekiwania i to mogłoby wywierać pewną negatywną presję na rynek kryptowalut. Ale jeżeli prezes Powell wyjdzie i powie, no czujemy się trochę zaniepokojeni, rynek pracy już nie jest taki super, zatrudnienie nie jest takie pełne, widzimy pewne oznaki chociażby wzrostu bezrobocia, widzimy, że tworzenie nowych miejsc pracy już nie posuwa się w takim tempie, jak to miało miejsce chociażby w ubiegłym roku, czy z początkiem tego roku, więc pewne spowolnienie na rynku pracy jest dostrzegane, przy równocześnie spadku inflacji konsumenckiej całkiem wyraźnym, więc być może w lipcu tych stóp procentowych już podnosić nie będziemy. Nie zakładam, żeby prezes Powell miał powiedzieć wprost, że stopy procentowe w lipcu nie zostaną podniesione. Zakładam, że jeżeli już, to będzie brzmiał bardziej jastrzębio, sugerując, że być może nie będzie trzeba ich podnosić, ale zostawi sobie uchyloną furtkę do ewentualnie takiego ruchu właśnie w lipcu. Więc raczej takiej jasnej, twardej deklaracji, nie, w maju była ostatnia podwyżka stóp procentowych, w czerwcu już się wstrzymaliśmy i w lipcu już na pewno nie podniesiemy, czegoś takiego raczej nie usłyszymy, więc na to warto zwracać uwagę. Natomiast ja zakładam, że rynek kryptowalut będzie reagował przede wszystkim w oparciu o to, jak zmienia się będą proporcje w tych dwóch rubryczkach, czyli oczekiwania względem tego, co zrobi Rezerwa Federalna w lipcu, czy utrzyma stopy procentowe, czy być może po raz kolejny będzie musiała je podnieść. Natomiast jak patrzymy sobie na te dane gospodarcze, czy to ostatnie dane z rynku pracy, które wskazały właśnie na pogorszenie kondycji rynku pracy w Stanach, czy ten spadek inflacji, który tutaj zresztą przed chwileczką Wam pokazywałem. Dla osób, które nie wiedzą, ta niebieska linia na wykresie to jest pełny wskaźnik CPI, ta taka czerwona to jest inflacja bazowa, czyli ta, która z
ze względu na wysoką zmienność, pomija cenę energii i ceny żywności. Pełny wskaźnik spada nieprzerwanie od 11 miesięcy, więc to już jest tendencja raczej trwała i można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach będzie ona kontynuowana. Przynajmniej w przyszłym miesiącu zakładam, że ten spadek inflacji też będzie całkiem wyraźny i to buduje taką bazę fundamentalną pod nadchodzące w mojej ocenie odbicie wzrostowe na rynku kryptowalut. Oczywiście wiele projektów kryptowalutowych wygląda wręcz tragicznie. Tu dość dobrze wygląda tak naprawdę Bitcoin, tu nie ma się co oszukiwać. Za chwilę spojrzymy sobie na wiele altcoinów, które zresztą wy zaproponowaliście w komentarzach. No i na tym tle Bitcoin wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo Bitcoin oczywiście zaliczył spadek, nie taki najmniejszy spadek, ale nie powiedziałbym, że jest to też jakaś paniczna wyprzedaż. Runęliśmy z poziomu około 31 tysięcy dolarów, teraz jesteśmy poniżej 26, w piku byliśmy 25-400 mniej więcej, więc nawet do technicznego wsparcia w wysokości 25 tysięcy dolarów jeszcze nie dobiliśmy, więc to nie jest nic jeszcze przesądzonego, ta wyprzedaż jeszcze może być tutaj kontynuowana, natomiast widzę, że z wykresu uciekła mi jedna formacja, mianowicie chodzi o ten układ klina, który tutaj miałem wyznaczony i który od pewnego czasu Wam pokazywałem. O, czyli mamy tego typu formację, w mojej ocenie formacja dość istotna, formacja pozytywna, bez wątpienia pozytywna, dlatego że kliny są układami traktowanymi jak formacje korekcyjne, co oznacza, że oczywiście nie zawsze, ale statystycznie częściej rynek wybija z tego typu zakresów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, a więc biorąc pod uwagę wcześniejszy wzrost, w mojej ocenie ten spadek jest formą korekty. I teraz bardzo ciekawą konfluencję wsparcia, od której w mojej ocenie Bitcoin mógłby próbować odbijać, mamy tutaj w okolicy 25 tysięcy dolarów. Niewiele wyżej wypada nam mierzenie 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu wzrostowego. Tu też w okolicy mamy dolne ograniczenie tego klina i warto tutaj zwracać uwagę, że pełna zwężka klina nastąpi dopiero pod koniec lipca. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że kliny, podobnie jak trójkąty, nie są formacjami wypełnionymi w pełni, więc zdziwiłbym się bardzo. Nie mówię, że jest to niemożliwe, no bo od każdej reguły jest jakiś wyjątek. Tak jest na rynku finansowym, od każdej reguły znajdzie się jakiś wyjątek. Natomiast co do zasady, zdziwiłbym się bardzo, gdyby ten klin miał być wypełniany w pełni. Czyli do końca lipca rynek miałby w takim zakresie się utrzymywać. W mojej ocenie wybijemy zdecydowanie szybciej. Być może jakimś katalizatorem dla wybicia będzie dzisiejsze posiedzenie Rezerwy Federalnej, choć wcale nie musi się tak wydarzyć. Natomiast jak już jesteśmy przy rynku kryptowalut, to warto też wspomnieć o tym, jak wczoraj rynki finansowe reagowały na dane dotyczące inflacji konsumenckiej, no bo powiedziałem, jaka ta inflacja była, że spadła, że pewnie w przyszłym miesiącu znowu spadnie. Natomiast pozytywem jest to, że na te dane wczorajsze rynki finansowe zareagowały a wzrostami akcji i spadkiem kursu dolara amerykańskiego. Więc to jest bez wątpienia pozytyw. Jeżeli rynki w ten sposób reagują, oczywiście to nie przełożyło się na wielkie, trwałe odbicie. To nie jest tak, że Bitcoin zaczął szalenie wzrastać, ale takie krótkoterminowe zmienności, krótkoterminowe reakcje już wskazują pewien kierunek i w mojej ocenie oczywiście to nie oznacza, że spadki nie mogą być kontynuowane, jeszcze do tych 25 tysięcy dolarów możemy gdzieś tam zmierzać, natomiast ja postrzegam ten ruch jako formę korekty, po zakończeniu której Bitcoin w mojej ocenie powróci na ścieżkę wzrostu, wzrastając czy to w kierunku 32, oczywiście najpierw bariera 31 tysięcy dolarów, 32 tysiące dolarów, albo dalej zdecydowanie wyżej, być może będziemy sięgać aż po nowe ATH, choć nie zakładam, żeby Bitcoin miał ustanowić nowe ATH, czyli nowy rekord wszechczasów przed końcem tego roku. W mojej ocenie mamy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że wydarzy się to dopiero w roku 2024 niż w roku 2023. Chciałbym się oczywiście mylić i fajnie, gdyby Bitcoin zrobił nam pod koniec roku na przykład taki prezent na święta pod choinkę, że wybijamy nowe ATH, ale patrząc fundamentalnie, biorąc pod uwagę makroekonomię i to wszystko, co kreuje pewnego rodzaju trendy, wydaje mi się, że będziemy musieli na to poczekać jednak do przyszłego roku. Jeżeli chodzi o Ethereum, no tutaj w dalszym ciągu utrzymujemy się poniżej 1790 dolarów. Oznacza to, że rynek może dalej spadać, choć ten zasięg dla dalszej wyprzedaży nie musi być jakiś szczególnie duży, bowiem ja techniczne wsparcie mam zlokalizowane w wysokości 1705 dolarów, więc biorąc pod uwagę, że teraz
jesteśmy w rejonie 1744-45, no to mówimy o tak naprawdę niespełna 40 dolarach potencjalnego spadku w rejon kolejnego technicznego wsparcia, w mojej ocenie dość ciekawego wsparcia, więc być może już tu jakaś reakcja większa nam się pojawi. Póki co nie dostrzegam żadnej takiej reakcji wskazującej na odbicie, więc w perspektywie krótkoterminowej ryzyko zejścia w rejon 1705 dolarów jak najbardziej jeszcze tutaj jest, natomiast w mojej ocenie, tak jak w przypadku Bitcoina, to postrzegam jako korektę spadkową, po zakończeniu której uważam, że Ethereum powróci na ścieżkę wzrostów. Ok, przejdźmy do tego, co Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami i po kolei zacznijmy sobie o XDC Network. W tym przypadku odbiliśmy się już kilka dni temu od technicznego oporu zlokalizowanego gdzieś w rejonie 3,6 centa, czyli 0,0365 u mnie na wykresie i tak naprawdę jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to myślę, że możemy zmierzać gdzieś w rejon doków z drugiej połowy maja, czyli okolice 3 centów. Bariera 3 centów, czy symbolicznie powyżej 3 centów, to jest ten poziom cenowy, do którego myślę, że tutaj spadki mogą być jeszcze kontynuowane. Kolejnym projektem jest Filecoin. W tym przypadku sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, dlatego że oczywiście mieliśmy dość wyraźny spadek. Spadek zapoczątkowany już w rejonie wcześniej pokonanego wsparcia, teraz oporu, czyli 5 dolarów. I ten spadek był obserwowany od soboty 3 czerwca, niemalże nieprzerwanie do soboty 10 czerwca. Czyli cały tydzień rynek sobie dość mocno spadał. Oczywiście ta miniona sobota była tragiczna dla rynku kryptowalut. Wiele projektów pospadało o dziesiątki procent. Tu mieliśmy 13,5. W efekcie czego wyrównaliśmy się z grudniowymi dołkami na granicy 2,80 dolarów. Tam pojawiło się jakieś odbicie wzrostowe i w teorii, gdyby ta zwyżka była kontynuowana, to jednym z ciekawszych poziomów oporu, do którego notowania Filecoina mogłyby zmierzać, jest granica 4,15 dolarów. Jest to wcześniej pokonane oczywiście wsparcie, tu testowane jako wsparcie, tu testowane jako wsparcie, więc teraz może zostać przetestowane od doła, więc jako opór. I jest to też bariera, która no w tym przypadku akurat niezwykle precyzyjnie pokrywa się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu spadkowego. Nie postrzegam tego rajdu wzrostowego, tego odbicia, które od dwóch dni obserwujemy, jako już początku nowej, większej hossy. Nie, na ten moment jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby prognozować jakiekolwiek wielkie odbicia, ale odbicie w kierunku 4,15 ma jakiś sens. Jest to racjonalne do wytłumaczenia, natomiast równie dobrze może okazać się, że to podbicie będzie korektą. Tak jak tu był ruch spadkowy, korekta, ruch spadkowy, być może będzie to po prostu kolejna korekta, więc na ten moment nie prognozuję jeszcze wielkiego rajdu wzrostowego. Uważam, że to odbicie ma szansę być kontynuowane, ale jego zakres jest ograniczony do 4,15. Idąc dalej, zerknijmy sobie na kryptowalutę JOE. W tym przypadku oczywiście odbiliśmy się już jakiś czas temu od 47 centów. Teraz wzrastamy. Nie wiem, co tu się wydarzyło, że właśnie mi cała analiza zniknęła. Zresztą widzieliście to przed chwileczką. No, nie wiem, nieważne. Odbiliśmy się od tych 40 kilku centów i tak naprawdę jesteśmy na granicy lokalnego, może nie takiego lokalnego, bo to jest jednak dość istotne wsparcie, w wysokości powiedzmy 31,5 centa. Bariera, jak widzicie, już z lewej strony testowana jako opór, później jako wsparcie, tu jako opór, tu jako wsparcie, teraz też jako wsparcie. Ja na ten moment nie dostrzegam jeszcze żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji popytowej wskazującej na jakiekolwiek odbicie. Nawet gdyby takie odbicie się pojawiło, to rynek nawet nie musiałby wyrównywać tych ostatnich szczytów, bo pierwszy opór możemy kreślić w okolicy 34,5 centa, więc bardzo blisko. Kolejny opór lokalny możemy kreślić w rejonie 39,5 centa, więc też niewiele wyżej, więc na ten moment nie zakładam jakiegoś szalonego odbicia. A powiem nawet, że jest pewne ryzyko spadku poniżej obecnie testowanego wsparcia. Gdyby tak się stało, no to w mojej ocenie notowania JOE mogłyby zmierzać nawet w kierunku 19,5 centa, czyli 0,1950, tak jak teraz jest wyznaczony mój kursor, więc bardzo, bardzo ciekawa strefa ta, w której teraz się znajdujemy i bez wątpienia duże znaczenie dla przyszłości tego projektu, tej powiedzmy krótkoterminowej przyszłości, nie mówię tutaj o wielu, wielu miesiącach, mówię raczej o kilku tygodniach ewentualnie, będzie miała reakcja, która się tu pojawi. Czy odbijemy, czy pojawi się popyt i odbijemy, czy wręcz przeciwnie, żaden popyt się nie pojawi, podaż doprowadzi do zejścia poniżej obecnie testowanego wsparcia, bo to mogłoby napędzić dalszą wyprzedaż, obserwowaną nawet przez kilka kolejnych tygodni. Ok, przejdźmy dalej, zerknijmy sobie na notowania Hedery Hashgraph.
I w przypadku Hedery Hashgraph widzimy, że rynek osunął nam się w minioną sobotę i w rejon 4,4 centa i w rejon 4 centów, czyli dość ciekawe techniczne wsparcie. Tu pojawiła się reakcja popytowa. Mieliśmy w poniedziałek odbicie o 1%, wczoraj odbicie o 3,5%. Gdyby ta zwyżka była kontynuowana, to myślę, że tu można by mówić o czymś bardzo, bardzo podobnym co na notowaniach chwilę coina. Te sytuacje są dość podobne do siebie, więc jakieś odbicie jak najbardziej tak wchodzi w grę. Realnym zasięgiem dla takiej zwyżki w mojej ocenie jest granica 5 centów, nieco powyżej 0,505. U mnie na wykresie plus minus jest to granica, poziom testowany w przeszłości jako opór, później testowany jako wsparcie, więc dostrzegam potencjał do takiego wzrostu, ale nie uważam, żeby to odbicie musiało wskazywać, że to już jest koniec wyprzedaży, to już jest dołek i teraz już tylko lecimy do góry. Zresztą wystarczy spojrzeć sobie na altcoiny, no i widzimy, że Bitcoin radzi sobie zdecydowanie lepiej. Tutaj zrównaliśmy się niemalże z dołkami z przełomu grudzień, styczeń tego roku i ubiegłego. Na notowaniach chwilę coina grudniowe minima zostały wyrównane, na notowaniach Bitcoina, no nie, na notowaniach Bitcoina jesteśmy zdecydowanie wyżej, więc widać, że powiedzmy król jest i król radzi sobie zdecydowanie lepiej niż mniejsze i większe pionki jednak w porównaniu do Bitcoina, więc no widać tą przewagę, że projekt o dużej kapitalizacji, projekt z dużą społecznością, projekt popularny, najpopularniejszy z kryptowalut, jednak radzi sobie zdecydowanie lepiej w czasie tych ostatnich tygodni czy właściwie miesięcy, no bo wiele projektów, które bardzo ładnie zwyżkowały i procentowo zwyżkowały one zdecydowanie bardziej niż wzrastał chociażby Bitcoin w wielu projektach, no to te wzrosty w dużej mierze, a w niektórych projektach w całości zostały wręcz już oddane, zanegowane. Bitcoin całych zysków jeszcze nie oddał i w mojej ocenie nie wróci w najbliższym czasie w rejon dołków z początku tego roku, czy z końca ubiegłego roku. Okej, idźmy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach kryptowaluty Magic. W tym przypadku jesteśmy gdzieś na granicy technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 66 centów. Pojawiła się tu reakcja popytowa, ale ona jest tak marna, tak skromna, tak nijaka, miałka, tak słaba, tak niewielka w końcu, że no ona nie wskazuje na żadne wielkie odbicie. W mojej ocenie rynek mógłby wzrastać w kierunku 79 centów. Tam przebiega między innymi mierzenie 38,2% korekty Fibonacciego, tylko że jest jedno ale. Rynek niby mógłby tam wzrastać, ale od 4 dni wzrasta i jakoś nie ma siły się poderwać ani trochę, tylko tych 4 dni utrzymujemy się na względnie stabilnym poziomie, cały czas poniżej bariery 70 centów, więc to jest realny zasięg dla wzrostów. Tak jak tu, zwróćcie uwagę, bo chodzi o zasadę zmiany biegunów. Poziom testowany jako wsparcie, wybity, korekta, poziom testowany jako opór. Poziom testowany jako wsparcie, wybity, więc może być korekta, żeby przetestować tę strefę jako opór. O tym mówi zasada zmiany biegunów. Ona oczywiście nie zawsze jest wypełniana, natomiast jest to zasada, która może napędzać zwyżkę w kierunku 79 centów. Natomiast biorąc pod uwagę momentum tego odbicia, które od kilku dni obserwujemy, to w mojej ocenie tu nie może być mowy o tym, że to już jest na 100% koniec wyprzedaży, już niżej nie spadniemy. Szanse na to, że spadniemy poniżej 66 centów w mojej cenie są całkiem spore. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że Magic mógłby zmierzać nawet w kierunku 54 centów, bo dopiero tam wyznaczam kolejne techniczne wsparcie. Idąc dalej, zerknijmy sobie na Arbitrum. W tym przypadku oczywiście spadki też się w ostatnim czasie pojawiły, sobota była no, dość tragiczna. Tu dla porównania muszę jasno powiedzieć, dla osób, które by nie zauważyły same, to jest interwał 4-godzinny. Wszystkie pozostałe projekty mamy na D1, natomiast tu historia notowań jest tak krótka, że jest to interwał 4-godzinny. Odświeżę sobie tą stronę, bo widzę, że mi wszystkie wykresy, wszystkie kreski znikają, które przed chwileczką sobie powyznaczałem, więc ta analiza tak jakoś... Ja widzę to na wykresie, ale Wy tego możecie nie widzieć bezpośrednio, jeżeli Wam wyobraźnia nie działa tak jak mi.
Okej, okay, a więc mamy arbitrum. Tutaj, tak jak wspomniałem, interwał 4-godzinny, niedzielny. Pozostałe projekty analizujemy na D1, natomiast tu historia notowań jest na tyle krótka, że zerkamy na H4. Spadek, oczywiście sobota, to była bardzo duża wyprzedaż w perspektywie dziennej, jak sobie zerknijmy tylko na chwilę na tą D1. Mieliśmy spadek o procent 12. No i oczywiście w ostatnim czasie pojawiło się pewne jakieś odbicie, próba odbicia wzrostowego. W mojej ocenie, jeżeli ta zwyżka byłaby kontynuowana, no to realnie moglibyśmy wracać gdzieś w kierunku dolara i 6 centów. Tam jest ostatnio pokonane wsparcie, teraz jest to oczywiście horyzontalny opór, dodatkowo pokrywa się zmierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego, więc to jest dość ciekawa strefa. Gdybym miał określić kolejne wsparcie, to wyznaczałbym linię tendencji wzrostowej po dołkach, oczywiście z 8 maja tego roku, przez dołki z 25 maja, przez dołki z 5 czerwca, więc tu by było kolejny opór, tu by był, ale pierwszy to jest dolar i 6 centów. No i też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w trendzie spadkowym, więc ja nie prognozuję teraz wielkiego rajdu, raczej postrzegam to odbicie jako możliwą korektę. Zresztą świadczy też o tym momentum, chociażby tutaj bardzo silne momentum spadkowe, zdecydowanie mniejsze momentum wzrostowe, więc to na pewno jakimś takim optymizmem na najbliższą przyszłość nie napawa. W mojej ocenie jednak ciężko jest tutaj prognozować, że to już jest koniec wyprzedaży i niżej nie spadniemy, bo szanse na spadek niżej są i to są jednak chyba całkiem spore. Podobnie jest także na notowaniach Fed, Fetch AI. W tym przypadku osunęliśmy się w ostatnim czasie gdzieś w rejon technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 17 centów. Oczywiście jakieś odbicie się pojawiło, ale bardzo, bardzo skromne. I mam pewną wątpliwość, czy damy radę powrócić w rejon wcześniej pokonanego wsparcia. Teraz jest to opór w wysokości 22,7 centa, czyli 0,2270, bariera, która dodatkowo wypada dość blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego, dość dynamicznego zjazdu. Natomiast dynamika tego odbicia no nie jest przekonująca. Teoretycznie moglibyśmy wzrastać do tego pułapu, tak jak tu był opór, później wsparcie, no i tu prawie przetestowany jak opór trochę nam zabrakło. Tu też dynamika tego odbicia jest taka, jakbyśmy mieli nie dotrzeć do tego poziomu 22,7 centa. Jeżeli z kolei znów pojawi się reakcja podażowa i finalnie osuniemy się poniżej granicy 17 centów, to w mojej ocenie trzeba będzie być przygotowanym na możliwość spadku nawet w kierunku 12 centów, bo dopiero tam wyznaczam kolejne naprawdę istotne wsparcie, więc no, potencjał do dalszej deprecjacji jest jeszcze zauważalny, całkiem spory. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was do przeanalizowania na dziś jest Atom, a więc kryptowaluta Kosmos. W tym przypadku wyprzedaż zatrzymała się gdzieś w rejonie 7,30 dolarów. Mieliśmy pewne odbicie, no ale znowu, nie jest ono jakieś porywające. W teorii, gdyby wzrosty były kontynuowane, to stawiałbym na dwa opory. Pierwszy z nich wyznacza nam linia tendencji spadkowej, kreślona od dołków, bo to po dołkach akurat w tym przypadku, z 18-19 stycznia, przez dołki z pierwszej połowy marca, przez dołki z końcówki marca, przez dołki z drugiej połowy kwietnia, pierwszej połowy maja i po raz ostatni ta linia testowana była w drugiej połowie maja, więc ona w zależności od dynamiki wypadałaby gdzieś w okolicy 10 dolarów, plus niewiele wyżej wypada nam horyzontalny opór w wysokości 10 dolarów i 30 centów. Natomiast jeżeli okaże się, że to jest tylko forma korekty, po zakończeniu której rynek jednak powróci jeszcze na ścieżkę spadków, no to wsparcia pod uwagę trzeba brać dwa. Pierwsze to jest właśnie ostatni dołek, czyli 7,30, i drugie wsparcie to jest dołek z czerwca ubiegłego roku, czyli granica 6 dolarów. Kolejnym projektem, który weźmiemy sobie na tapet, jest Chili's. W tym przypadku spora wyprzedaż doprowadziła najpierw do pokonania granicy 10 centów, później 8,5 centa zostało pokonane. Jak już wspominałem Wam jakiś czas temu, samo zejście poniżej granicy 8,5 centa w mojej ocenie może napędzać dalszy spadek w kierunku 5,5 centa. Zasięg całkiem spory, zasięg jeszcze niewypełniony, bo teraz jesteśmy na poziomie 6,7 centa, więc jeszcze miejsca trochę mamy i w mojej ocenie do tych 5,5 jak najbardziej możemy zmierzać, więc nastawiam się raczej, że notowania, czyli skontynuować będą jeszcze rajd spadkowy. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie na notowania Algorand. W tym przypadku też póki co żadnych powodów do optymizmu nie ma. W perspektywie krótkoterminowej Algo może podbijać, czy to w kierunku 12 centów, czyli już właściwie niewiele. Ewentualnie 14 bądź 16 centów, tam są kolejne opory, natomiast dynamika tego odbicia jest bardzo, bardzo skromna. Nie wiem, czy prezes Powell będzie w stanie dzisiaj napędzić jakiekolwiek większe wzrosty notowania altcoinów, ale
Zakładam, że nie. Zakładam, że żadnej większej zmienności na altcoinach, takiej wzrostowej, wyraźnej, którą będziemy mogli nazwać początkiem kolejnej hossy, początkiem wielkiego odbicia, dzisiaj nie doświadczymy. Więc w mojej ocenie jest ryzyko, że algo zatrzyma się na granicy 12 centów, po czym dalej znowu zacznie spadać. Więc w perspektywie krótkoterminowej jest ryzyko pogłębienia spadków. Zdecydowanie najciekawiej w tym wszystkim wygląda Bitcoin i Ethereum, bo to są projekty, których notowania są bardzo blisko tych technicznych wsparć, więc tu zakres dla potencjalnej wyprzedaży jest dość mocno ograniczony. Oczywiście każde wsparcie może zostać pokonane, ale są to na tyle istotne strefy, że w mojej ocenie jest pewna nutka optymizmu, że to tam pojawi się właśnie jakaś reakcja popytowa wskazująca na odbicie. Czy tak będzie, czy też nie, przekonamy się na przestrzeni pewnie najbliższych dni. Ja za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam tylko, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. A my słyszymy się oczywiście już jutro. Nie w piątek, a jutro z racji tego, że dziś wieczorem posiedzenie Fedu, w sensie decyzja monetarna Fedu, więc jutro rano sobie ją omówimy. Natomiast zaznaczę tylko, że jest małe prawdopodobieństwo, że jutrzejszy materiał nie pojawi się punkt 10, być może będzie bliżej 11 niż 10, ale gwarantuję, że będzie to przed południem, więc postaram się jak najwcześniej z samego rana przygotować dla Was ten materiał, omówić to, co wydarzy się dziś wieczorem, to jaką decyzję ogłosi Fed, to co powie prezes Powell podczas późniejszej konferencji prasowej i do tego omówimy sobie oczywiście i reakcję rynku na te wydarzenia i sytuację techniczną na kolejnych projektach, które zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami, a których nie mówiłem ani w poniedziałek, ani dzisiaj. Także serdecznie Wam za dziś dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia już jutro.